Bez zbędnych, przydługich wstępów zaczynamy Q&A i przechodzimy do waszych pytań, bo co my będziemy gadać, jak się nagadamy jeszcze dużo. Otóż to, teraz każdy orze jak może, więc my jesteśmy zdani na wasze pytania. Xavis pyta, z kim ze świata futbolu najbardziej chcielibyście zrobić wywiad na Foodtrucka? No, mi się takie dwa nazwiska nasuwają. Mm-hmm. Jeden to jest Thierry Henry. Mm-hmm. I nawet kiedyś zaczęliśmy, szukaliśmy punktu zaczepienia. Było blisko do punktu zaczepienia, gdyby objął Girondin Bordeaux. Tak. Potem było blisko, jak objął Monaco. Niestety tylko za krótko tam na chwilę. I wówczas powstał jeden z naszych ulubionych memów, jak Kamil Glik stoi z Thierry Henry i mówi, co ty mi tu pieprzysz, Francuziku, Rzęczka, graliśmy inaczej. A drugą taką postacią dla mnie jest na pewno Pep Guardiola, bo największy geniusz naszych czasów, jeśli chodzi o myśl trenerską, to by było naprawdę coś. I tego marzenia nie porzucamy, wiemy, że wierzymy w to, że jeszcze uda nam się je zrealizować. Wiemy, że Pep Guardiola czasem chodzi w butach tej samej firmy, w której my czasem chodzimy. Puma, tak. I to jest nasz punkt zaczepienia. Może nam się uda dotrzeć do Pepa Guardioli, ale jest jeszcze jedno nazwisko, które przychodzi mi na myśl, to Patrice Evra. No, Panda, you can't be in the video right now. I love this game. Oh my god. Enjoy. Woo! Have a nice day. I love you all. To jest taki gość, który na pewno by tutaj wszedł ze swoim takim pozytywnym flow i zrobił show. Ja nawet pisałeś na Instagramie chyba. Pisałem na Instagramie do jego brata, który obsługuje go w jakichś tam sprawach PR-owych i później nawet maila dwa razy wysłałem do jego brata, ale do dziś bez odpowiedzi. Być może nie rozumie brat po polsku. Marcin Drzyzga pyta o naszych pierwszych piłkarskich idoli i ulubione zespoły z dzieciństwa. Mój ulubiony zespół z dzieciństwa to zdecydowanie Valencia i tak sobie próbuję przypomnieć dlaczego i mam w głowie taki obrazek, ponieważ ja jako chłopak ze wsi nie miałem dostępu do wszystkich rozrywek, które mieli moi kuzyni w mieście. Pamiętam, że mój kuzyn grał w FIFA 99 Valencią zawsze. Okay. I jakoś, nie wiem dlaczego, ale ten zespół mi się spodobał. Tam Vlahovic, nie wiem dlaczego, był czarnoskóry i miał długie włosy, blond. Nie wiem skąd akurat taka stylówka. Bóg w grze. Championship Managera trójkę grał Valencją. I jakoś tak mi się ta Valencia spodobała. Później podsypane to wszystko zostało sukcesami i mi zostało. No. Taka pierwsza fascynacja dotyczyła Kiko, taki hiszpański napastnik, który grał w Atletico Madryt. To dlatego, że dostałem od wujka koszulkę właśnie Atletico z nazwiskiem Hiszpana i tak to się później już zaczęło. Także miałem zawsze dużą słabość i sentyment może do Nuno Gomesza. Kibicowałem Portugalii w tych moich latach dziecięcych i numer 21 był zawsze moim ulubionym i Nuno Gomes grał z 21 z oczkiem i stwierdziłem, że tak, to jest mój ulubiony piłkarz. Miałem jego plakaty w pokoju. Jakub Szatan powtarza już niejako pytanie mianowicie o to, jakim klubom kibicujemy w Polsce. I to też jest w sumie ciekawa rzecz, bo oczywiście ja na przykład wychowałem się w takim środowisku, gdzie był absolutny kult Legii Warszawa i w zasadzie nie można było kibicować innemu zespołowi. Niemniej jednak dziennikarstwo sprawia, że to kibicowanie drużyną jest, delikatnie rzecz ujmując, zabijane po prostu i zaczynasz kibicować ludziom. Bo na przykład kiedyś wydawało mi się niemożliwym, ażebym kibicował Lechowi Poznań. Niemniej jednak kiedy poznałem chłopaków z Lecha Poznań, typu nie wiem, Dawid Kownacki, Tymoteusz Puchacz, Kamil Jóźwiak, to zawsze im dobrze życzyłem, tak? Chciałem, żeby po prostu wygrywali, żeby grali dobrze i też inaczej już zaczynasz patrzeć na te spotkania. A więc dzisiaj bardziej kibicujemy ludziom, zawodnikom poszczególnym, aniżeli klubom piłkarskim. Tak, miałem taką refleksję. Wiesz dlaczego? Bo kibicowanie ma związek z jakąś relacją emocjonalną. Tak. Kibic ma relację emocjonalną z klubem, a ty masz relację emocjonalną z piłkarzem, z człowiekiem. Mhm. I dlatego właśnie gdzieś pielęgnujesz sobie w ogóle ten mechanizm, bo tak na dobrą sprawę klubom my nie jesteśmy w stanie kibicować, bo robimy tak dużo różnych rzeczy, jeździmy po tak wielu różnych miejscach. Nie Dokładnie. Jesteśmy się w stanie nawet, nie wiem, nawet jakbyś chciał kibicować Legii, to nie jesteś w stanie co tydzień być na stadionie Legii, czy co tydzień być na meczu Legii, po prostu masz inne obowiązki. My sobie tak trochę z kwiatka na kwiatek skaczemy i rzeczywiście trochę jest tak, jak któryś z naszych, powiedzmy, znajomych przechodzi do jakiegoś klubu, to też zaczynasz się zastanawiać. Te sympatie wędrują razem z nim. No, Prostix! Jak spędzacie teraz czas podczas kwarantanny, oprócz spraw typowo zawodowych? Rano poranna gimnastyka, później siadam do konsoli, rozgrywam parę meczów w FIFA, później siadam do Football Managera, rozgrywam parę meczów w FMA, jakaś książka, jakiś posiłek i tak mniej więcej wygląda to cały czas. Pominiemy to. Gimnastyka, Jadko, droga. Bata Kossak, ciekawy, czy z tych Kossaków, pyta.
Zawodnik, który zrobił na was największe wrażenie oraz... Mieliście okazję go pooglądać, bo przepraszam, chyba to usunąłem. Tak wiedziałem, że spanikowałeś. No na pewno takie dwa nazwiska, które od razu mi przychodzą do głowy, to Messi i Neymar, bo widziałem ich na żywo i rzeczywiście zrobili niesamowite wrażenie. Jeszcze większe chyba niż w telewizji, nie wiem, czy jest to możliwe, ale zrobili naprawdę. Zresztą byliśmy na meczu PSG Montpellier i po raz pierwszy obaj z Łukaszem widzieliśmy Neymara w akcji. I fakt, że to był jego genialny występ, ale no po prostu szczęki zbieraliśmy. Nawet Marcin Buka nam powiedział, że to był najlepszy indywidualny występ Neymara, odkąd on jest w PSG, więc to oznacza, że trafiliśmy naprawdę bardzo dobrze. Na mnie z kolei wielkie wrażenie podczas oglądania go właśnie na żywo zrobił Dani Parejo, bo miałem okazję go obejrzeć kilka razy w meczu Walencji i to jest też bardzo ciekawe, bo on może nie robi takiego spektakularnego wrażenia, jak ogląda się go, nie wiem, w telewizji, albo jak ogląda się go bez szczególnej takiej, powiedziałbym, atencji i zwrócenia uwagi na takie detale. Natomiast człapie sobie w środku pola. Człapie sobie w środku pola, ale jest nieprawdopodobny pod kątem rozumienia i przewidywania gry. I dopiero jak oglądasz na stadionie, to widzisz te wszystkie jego przyruchy, kiedy pokazuje w prawo komu jak się ustawić, jak pokazuje, że gdzie zagra teraz piłkę. To wszystko jakby sprawia, że takie słowo dyrygent o piłkarzu staje się takie bardzo zrozumiałe, że to jest właśnie dyrygent. I Dani Parejo naprawdę zrobił wielkie wrażenie. Podobne odczucia miałem oglądając Daniego Ceballosa, chociażby w młodzieżówce, tak? Kiedy graliśmy z nimi we Włoszech, z Hiszpanami, to naprawdę robił wrażenie. Ale jeszcze bym dodał do Messiego, Neymara i Daniego Ceballosa Huberta Adamczyka, bo to był chłopak, którego naprawdę podziwiałem w młodzieżówkach. W U17 robił ogromne wrażenie. Aktualnie Wisła Płock może jeszcze, wiesz, wróci na ten top poziom, ale wtedy robił duże wrażenie. A Sensi nie? Kto? Myślałem, że Sensi powiedz. Sensi z drugiej lizy tych, kurwa, wrażeń. Za Hubertem Adamczykiem daleko. Messiego, Neymara. Paweł Jordan pyta, czy potrafimy wytłumaczyć, dlaczego polscy piłkarze nie potrafią dryblować, czy jest to wina systemu szkolenia. Nie do końca się z tym zgodzę, że polscy piłkarze nie potrafią dryblować, bo jednak oczywiście znajdziemy takich zawodników, którzy są nieźli jeden na jeden, aczkolwiek tutaj można wrócić znowu do Dawida Kownackiego, do jego słów, że jednak wejście do szatni seniorskiej często zabija tą kreatywność u zawodników i rzeczywiście on jest dobrym przykładem, bo jak sam mówi, kiedy ma teraz zawodnika jeden na jeden, to zaczyna się zastanawiać, jaki zwód wykonać, co zrobić, w którą stronę pójść. Za długo ten proces myślowy u niego trwa i w gruncie rzeczy zazwyczaj traci po prostu piłkę, a więc myślę, że Tak, polska szatnia często zabija tą kreatywność i takie hasła graj prosto, graj na jeden kontakt, rzeczywiście mogły nie sprawiać. Żyły. Ile razy słyszałeś w życiu nie żyłuj, no milion pewnie, nawet grając na podwórku. Nie żyłuj, co znaczy nie żyłuj? No nie żyłuj, ona się mówiło, czyli właśnie nie kiwaj. Tak? Bo że żyłowanie to było utrzymywanie się przy piłce i kiwanie. I było takie nie żyłuj już, nie żyłuj. Małopolska naleciałość. Tak na dobrą sprawę z podobnym problemem, oczywiście w innej skali, mierzą się teraz Niemcy, którzy stwierdzili, że wyprodukowali za dużo piłkarzy takich eleganckich, świetnie czujących się piłkarzy z piłką przy nodze, raczej ósemek, dziesiątek, a za mało takich skrzydłowych harpaganów, mówiąc w cudzysłowie. I teraz chcą trochę przedefiniować swój system szkolenia, żeby takich ulicznych piłkarzy produkować. I jakby oni mają tego świadomość, że przy tej liczbie talentów, która tam jest, brakuje im tego profilu piłkarza, więc nie jest to tylko polski problem. Co w waszym piłkopoglądzie zmieniło się, odkąd byliście z reprezentacją wszędzie? Wiesz, my też często z piłkarzy robimy superbohaterów, odzieramy ich z takiej codzienności. Ja mam wrażenie właśnie, że czasami zapominamy o tym, jak takie czynniki zewnętrzne, nie wiem, problemy w domu, czy jakieś kwestie zdrowotne kogoś z bliskich wpływają często na tych zawodników. Oni tego może nie pokazują, ale gdzieś przeżywają to mocno, kumulują to wszystko w sobie i później muszą wyjść na boisko i się od tego odciąć. I mam wrażenie, że to też mi się tak rzuciło w oczy, że często poboczni obserwatorzy zapominają o tym, że piłkarz też może mieć jakieś problemy, które mogą wpływać na jego formę na boisku. Mi się też rzuciło w oczy, że piłkarze się z całego tego środowiska przed meczami najmniej stresują. Tak. Że tak. Stresują się kibice, stresują się dziennikarze, stresują się trenerzy, sztab i tak dalej, a piłkarze mają coś takiego w głowie, no pewnie doszli na ten poziom, to musieli mieć coś takiego, że potrafią się z tego absolutnie wyłączyć i nie dorabiają wielkiej ideologii do tego. Na przykład, nie wiem, wygraliśmy 2-0 z Niemcami na Narodowym, schodzi Grzesiek Krychowiak, ja mu chciałem się w ramiona rzucić, bo ja pierdzielę, wygraliśmy z Niemcami, człowieku, kurwa, i płaczę, po prostu jestem wzruszony. Ja mówię, ale co się stało? Ja mówię, no kurwa, wygraliśmy z Niemcami pierwszy raz w historii. No mecz jak mecz, no wyszliśmy, zrobiliśmy, co tam chcieliśmy zrobić, czy mieliśmy zrobić i się udało, no tyle, nie? To są jednak inaczej skonstruowani psychicznie ludzie. Dwa, że doświadczenie grania dużych meczów regularnie daje ci jednak coś takiego, że ci to powszednieje. Się nie dziwię czasem piłkarzom, bo się mówi czasem o tym, że no trzeba być profesjonalistą i trzeba być zmotywowanym na każdy mecz w ten sam sposób. A Michał Pazdan mówi, słuchaj, ja grałem na Euro i grałem w Lidze, czy tam w Pucharach z Legią,
jakieś ważne mecze z Legią, a potem jadę do Łęcznej. To Łęczny na mecz z Górnikiem, trudno jest jak utrzymać znaleźć taką, ten sam poziom. No, jak mam znaleźć taką motywację w sobie, jak miałem na mecz ze Szwajcarią na Euro 2016? Jest to niemożliwe, ale trzeba publicznie powiedzieć, tak, jesteśmy profesjonalistami i 100% tak podchodzimy do meczu z Górnikiem Łęczna, jak do meczu Polska-Szwajcaria. No fizycznie się no, nie da. Ale jak powiesz, że, a jakbyś powiedział, tak. Nie, no ja powiem ci, nie miałem motywacji przed tym meczem, to by cię po prostu zjedzono, więc to też jest pewna trudność. Z jednej strony ma opinia publiczna pretensje do piłkarzy, że nie mówią czegoś szczerze, a z drugiej strony każdy, kto się trochę wychyli, po prostu pałą jest walony po głowie i to sprawia, że gdzieś tam zjadamy swój własny ogon, takie mam wrażenie. Maciej pyta, czy mieli panowie kiedyś taką sytuację, że po nagraniu zadzwonił któryś z gości i powiedział, żeby danego fragmentu wypowiedzi nie publikować? Zdarzają się takie rzeczy, ponieważ musicie wiedzieć, że w futraku jest taka atmosfera, o której kiedyś powiedział, co ciekawe, sami Kedira, jak nagrywaliśmy z Prostoszczyny, ale myślę, że działa dokładnie ten sam mechanizm. Jak nagrywaliśmy samego Kedirę, po nagraniu powiedział do Wojtka, słuchaj, coś dziwnego się dzieje, bo jak tutaj wszedłem, to zapomniałem, że kamery są włączone i gadałem z tobą tak, jakby tych kamer nie było, przeklinając, opowiadając historie, których bym nigdzie indziej nie opowiedział i troszeczkę tak się dzieje w food trucku. I to jest wielka zaleta tego formatu. To jest wielka zaleta tego formatu, ale czasem ktoś się zagalopuje faktycznie i czasem powie ktoś coś, czego powiedzieć nie powinien i po prostu mówi, słuchajcie, nie uważam, że historia o tym, jak straciłem prawo jazdy, powinna być opublikowana. Nie będziemy mówić o kim mowa, żeby nikogo nie stawiać w jakiejś takiej albo nieprzyjemnej sytuacji. Albo że znalazłem się w szpitalu podłączony pod kroplówkę w wyniku upojenia alkoholowego. Na tak. przykład. No to też, fajnie, też była. Fajnie się o tym gadało, ale później ktoś zaczyna kalkulować i to jest dla mnie absolutnie zrozumiałe. Sądek pyta, gdzie się poznaliście? O, jakie pytanie. No, takie troszkę romantyczne. Było też pytanie, czy jesteśmy razem. Zaprzeczamy, zachęcamy, żeby spojrzeć na nasze Instagramy, tam przekonacie się, że jesteśmy heteroseksualni. Ale to wiadomo, to robimy w ramach wizerunku, w ramach wizerunku, bo to była taka umowa nasza oficjalnie zastra, w socialach, a wie, że jednak jak ktoś pracuje przy piłce, to warto, żeby... Żeby miał kobietę. Tak, nie tak, tak, że to się lepiej sprzedaje, no, po prostu, zwłaszcza w tym środowisku. Ale poznaliśmy się chyba w Orange Sport. Tak mieliśmy okazję, żeby jakąś interakcję wymienić, bo oczywiście ja już kojarzyłem Łukasza wcześniej. Ty nie kojarzyłeś wcześniej, kojarzyłem jak ja byłem tam ciebie w Orange Sport, jak pracowałeś. Tak, tak, kojarzyłem. Co ja tam coś w małe środowisku, to każdy się wiesz, no, komentowałeś jakieś tam mecze. Mówiło się o mnie w kuluarach. Mówiło się. Ja nawet pamiętam taką sytuację, że kiedyś byłem właśnie na stadionie Legii Warszawa na Łazienkowskiej. Czekałem bodajże na Jana Urbana albo na Jacka Magiera, żeby zrobić z nim wywiad do Football Newsa bodajże. I ty byłeś wówczas wysłany z Orange Sport jako reporter i też czekałeś, żeby nagrać jakąś setkę. Byliśmy w jednym pomieszczeniu. Chyba ze sobą nawet nie gadaliśmy, ale nikogo tam więcej nie było. Ale mam to, wiesz, z tyłu głowy, że była taka sytuacja. Ja się w pierwszym kontakcie tak naprawdę troszkę wstydzę. Może. Można powiedzieć, ale w drugim już bardzo nie. Wszystko puszcza. Tak, tak, tak. Ale jak przyszedłem do Orange Sport na staż, kiedy Football News upadł, to ty byłeś taką pierwszą osobą, która gdzieś wyciągnęła do mnie rękę, pokazała mi tutaj wasze zoo, że tam właśnie kwitnie życie redakcyjne i zaopiekowałeś się mną tak merytorycznie, bym powiedział. No i później poszliśmy trochę w swoje strony. Ja zostałem w Orange Sport, Kuba poszedł do Canal Plus. Jaki mecz najlepiej wspominacie? Kuba Poduch pyta. Kuba Poduch tak zapytał nas o to. Szkocja-Polska. I ta bramka Roberta Lewandowskiego, która dała nam remis i tak naprawdę dała nam awans do Euro 2016, bo jakbyśmy tam przegrali, to by było, oj, mocno ciężko, a może by tam nawet ten było remis smakował jak zwycięstwo, jak powiedziała Dana Wolka, wtedy pamiętam. I nie chodzi o to, że ten mecz był spektakularny w wykonaniu reprezentacji Polski, ale aura tego meczu była niesamowita. Flowers of Scotland, zaśpiewane przez wszystkich kibiców na Hampden. Była magia. Murawka na Hampden, to czegoś takiego nie widziałem. To powiem ci, że przez lata później Adam Nawałka zawsze, ale nie ta murawa na Hampden, ta gęsta zielona trawa, oj, do czegoś takiego dążymy, hej. Tam do tego gościa od trawnika, hej, 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 pamiętasz jak tam było? I powiem ci, że wszystko tam się złożyło. Kibice reprezentacji Szkocji, którzy nienawidzili Artura Burruca, no bo kochali go tylko w Celticu, a reszta Szkocji go nienawidziła. On z nimi wchodzący w interakcję i tam gdzieś przeklinający na nich. No takie mecze na każdej płaszczyźnie, na każdej płaszczyźnie. No i też jakby scenariusz tego meczu, ta bramka, którą Robert Lewandowski uważam do dzisiaj strzelił siłą woli, niczym innym.
No to wszystko sprawiło, że ten mecz oglądało się niesamowicie i to jest do dziś dla mnie takie największe, najciekawsze doświadczenie. 1/8 Euro, mecz Polska-Szwajcaria, to było takie też spotkanie, które dostarczyło nam no, dużej dozy emocji. Pablito06 pyta o coś, co spędza wam sens powiek. Pyta, czy rozmawialiśmy z Marcinem Buką po tym, jak musiał przeprosić szatnie PSG po waszym odcinku z nim. I już w tym pytaniu jest kłamstwo, bo Marcin Bułka szatnie PSG nie przepraszał. Marcin Bułka, tak na dobrą sprawę, po tej całej rozmowie, to miał delikatne problemy tylko z Thibaut Courtois się okazało. Tak, to gdzieś, tam odzywał przez menedżera. Tak, spiął się troszeczkę, zadzwonił też do trenera bramkarzy, którego kiedyś mieli wspólnie w Chelsea, a dziś pracuje w PSG. Natomiast szatnia PSG to miała lekką bekę nawet z tego. Mówił Marcin Bułka, że Neymar nawet podchodził i mówi, dobry jesteś wariacik, fajny tam temat. A Di Maria kompletnie też mówił, że olewa tę sprawę Manchester United, że kompletnie go to nie grzeje. Ale faktycznie, jak zaczęło to iść tak szeroko... To my sami się troszeczkę martwiliśmy. Tak, Marcin, Marcin też się zastanawiał, co się wydarzy. Zresztą dość powiedzieć, że Cesc Fabregas w nawiązaniu do historii, którą Marcin Bułka opowiedział w Food Trucku, opublikował filmik z tym Range Roverem jego Caballero i pokazał, jak to w ogóle wyglądało, bo gdzieś miał w archiwum w telefonie. Ja pago mis deudas! A też miał sam bekę z tego. Tak, i miał bekę, sam wrzucał gdzieś linka do jakiegoś przedruku tej historii, więc fajnie, że to otworzyło troszeczkę. Więc wydaje mi się, że bardziej tutaj nawet nasi widzowie się tym bardziej przejęli, tak, aniżeli niż Marcin Bułka de facto. I niż szatnia PSG. Janusz Niek, Wiśnia, jak wasze włosy? Pytam, bo chcę wiedzieć, czego nie robi. Jeśli chcesz wiedzieć, czego nie robisz, po prostu siedź na dupie w domu, nic nie rób, nie bądź ambitny, nie bądź kreatywny, nie bądź oryginalny, nie bądź pracowity. Po prostu siedź i pisz takie komentarze. A tak swoją drogą pozdrawiamy Janusza, bo on zawsze tam szpileczkę wbije, na Twitterku też. Jest aktywny, tak. Słuchajcie, no moja siostra ma takie same problemy z usami, więc to chyba kurwa genetyka, no. Oliwos pisze, Polkoś, pokaż skład FIFA. Nie ma problemu, proszę, mogę pokazać. Taki typowy skład, pay to win. No jest kilku kozaków, jak Ben Yedder, jak Toty de Jong, to jest znakomita karta, serdecznie ją polecam. I tak jestem rzadki w tym grę. Anna Podzielna pyta, czy któryś reprezentant Polski nie życzył sobie, żebyśmy go nagrywali? Pamiętam, że Łukasz Skorupski miał absolutnie obsesję na punkcie tego, żeby nie nagrywać go w scenach, gdzie na drugim, kobieta, trzecim albo piątym planie pojawia się kobieta. I pamiętam, że nagraliśmy taką scenę, że szedł korytarzem, a nie wiem, z 15 metrów za nim pokojówka coś tam odkurzała. I już ciężarna hasia. Ja to nagrywałem i przychodzi do mnie Skorup i mówi, mógłbyś tego nie wrzucać, ja? A ja mówię, ale dlaczego? No, tam była z tyłu, rozumiesz? Kobieta. Dupa, ja. Jakby nie wiem dlaczego. Nie wiem, jaka jest geneza tego, mogę się tylko domyślić. W każdym razie, no, kilka takich scen trzeba było usunąć. Kolejne pytanie, czy mamy numer telefonu do Maji Strzelczyk? Tak jest, podaję 793-554-7. Także można w wolnej chwili dzwonić. To może to, Frostix, kiedy zaczęliście myśleć na tym, aby zostać dziennikarzami, doprecyzujmy, czy my jesteśmy nimi, bo podobno nie, czy wcześniej, zanim to wszystko się zaczęło, mieliście inne plany dotyczące waszej przyszłości zawodowej. Powiem szczerze, że u mnie bardzo wcześnie, bo w czwartej klasie podstawówki już nagabywałem starszych kolegów, żeby móc współpracować z nimi w piśmie pod tytułem Magnes i takim pod tytułem Na pewno cię przyciągnie. I tam już podejmowałem pierwsze swoje próby i później miałem taką absolutną obsesję, żeby zawsze być członkiem redakcji szkolnej gazetki albo jakiegoś innego szkolnego medium. Ja miałem podobnie, bo ja zarządzałem też gazetką szkolną przez chyba 2 lata gimnazjum i też tworzyłem tam wszelkie treści i później już jak sobie zdałem sprawę, a nastąpiło to dość szybko, że nie będę piłkarzem, to chciałem oczywiście pracować blisko piłki i wiedziałem, że dziennikarstwo jest chyba najlepszą ku temu drogą. Marzeniem było pracować w tygodniku Piłka Nożna. To dla ludzi z naszego pokolenia to było najważniejsze pismo, najważniejszy tygodnik. Nasza Legia i Piłka Nożna to był dla mnie, wiesz, szczyt. Piłka Nożna. I Piłka Nożna. Ja pamiętam, że mieliśmy takie pismo w liceum, które założyliśmy, nazywało się Makulatura i tam na przykład my tworzyliśmy świadectwa, ale nie dla uczniów, tylko dla nauczycieli. I uczniowie głosowali,
w jakim aspekcie jaki nauczyciel jest dobry, na przykład cierpliwość, przygotowanie merytoryczne itd., itd. Było 7 takich kategorii i się głosowało i wystawialiśmy nauczycielom oceny, co się bardzo nie spodobało, dyrekcji. Zostałem wezwany jako naczelny tamtej gazety na dywanik. Zostało nam przekazane, że nie możemy już publikować tych świadectw. Działaliście po Więc ziemi. My w następnym wydaniu tej gazetki napisaliśmy, że zakazano nam publikować świadectw. I przyszedł nauczyciel od historii, który był wielkim fanem, profesor Władysław Żebra, którego pozdrawiam, naszego pisma i mówi: bardzo miło było mi Ciebie uczyć. Podpisując już na mnie wyrok. Pomnę na to, co działo się w mediach polskich. Słynna afera Rywina. Przychodzi Rywin do Michnika. Na każde spotkanie z dyrektorem wsadzałem sobie dyktafon do kieszonki. I nagrywałem wszystko. I powiedziałem wicedyrektorowi, że jak ta sprawa się nie zakończy po naszej myśli, to ja pójdę do Gazety Nowosądeckiej z tym. Wtedy to dopiero będzie. I pamiętam też, że jak czytałem namiętnie te piłki nożne, wysłałem też listy do piłki nożnej. Niektóre były opublikowane. Niektóre były opublikowane. Pamiętam, jak napisałem list o tym, że Real Madryt powinien ściągnąć chińskiego piłkarza, bo to będzie oznaczało wielką ekspansję na rynek azjatycki i sprzedaż kożuli. Jak nagle pójdzie w górę i Real będzie jeszcze bogatszym klubem. Później jak napisałem, że mam 13 lat i dziękuję bardzo za opublikowanie tych listów, nagle te publikacje się skończyły. Stwierdzono, że nie chcą takiego gówniarza promować. Ale ja na przykład pamiętam, że startowałem w konkursach organizowanych przez Pepsi, gdzie musiałeś wymyślić na przykład wierszyk na temat jakiegoś piłkarza, bo wówczas był w kampanii Pepsi Emanuel Olisa Debe. I wysyłałem to regularnie i wygrywałem prawie za każdym razem. Miałem piłkę, miałem radyko, miałem autografę Emanuela Olisa Debe. Naprawdę cała półka była zastawiona. A zbierałeś autografy piłkarzy? Kilku miałem, wiesz. Pamiętam, że Krzysztofa Radajczyka miałem 2, bo moi rodzice znali jego otoczenie. Kiedyś na plaży spotkałem, pamiętam, w Juracie Pawła Miążkiewicza, który wówczas grał w Widzewie Łódź. Mimo, że za Widzewem nie przepadałem, to jednak wydawało mi się to wtedy mega piłkarz. Mówi, a pierdziele, Paweł Miążkiewicz, muszę mieć jego autografię. No, to była taka moja relikwia, że tak powiem. Co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o tego Q&A. Może jeszcze będzie okazja za jakieś pół roku, myślę, nie wcześniej, ażeby ponownie się spotkać w tym samym formacie, chociaż nie wiadomo, co się wydarzy tak naprawdę. Może będziemy zmuszeni do tego, ażeby... Co tydzień będziemy robić Q&A, raz na żywo, raz otworzenia. Kłaniamy się nisko, dziękujemy za wszystkie subskrypcje, którymi nas uraczyliście. Lajki, łapki w górę. Do zobaczenia za tydzień.